Spojrzenie na historię pokazuje, że nasze rozumienie wszechświata uległo już drastycznym zmianom. Nasi przodkowie byli przekonani, że wszechświat jest mniej lub bardziej sztywną strukturą z dyskiem płaskiej Ziemi w jego centrum. Dziś wiemy, że nasza niebieska planeta jest tylko niewielkim, marginalnym zjawiskiem w ogólnym kontekście wszechświata. Wraz z milionami innych ciał niebieskich, Ziemia tworzy gigantyczny kompleks planet, księżyców i gwiazd, które szybko rozszerzającą się przestrzeń nazywają swoim domem. Można powiedzieć, że każde nowe odkrycie we wszechświecie jest również jak przejście do obcego świata. Z każdym odkryciem galaktycznym poszerzamy naszą wiedzę na temat struktury, interakcji i cech kosmosu. W związku z tym już w przeszłości udało nam się lepiej zrozumieć naturę naszych sąsiednich planet, dodać do map gwiazd zapierające dech w piersiach formacje, takie jak czarne dziury, oraz rozpoznać, że wszechświat rozszerza się znacznie szybciej niż przewidywały wszystkie naukowe prognozy. Podczas gdy odpowiednie odkrycia i spostrzeżenia pomagają nam znacznie pogłębić i poszerzyć naszą wiedzę o naszym galaktycznym domu, niektóre kosmiczne znaleziska już doprowadziły do całkowitego wstrząsu w naszym naukowym rozumieniu. 10 zapierających dech w piersiach odkryć i teorii, które chcielibyśmy dziś Wam zaprezentować, pokazuje nam również po raz kolejny, że wciąż jesteśmy dalecy od rozszyfrowania wszystkich tajemnic wszechświata. Pamiętaj, aby subskrybować nasz kanał i włączyć powiadomienia, aby dołączyć do nas w naszej podróży do największych tajemnic wszechświata. Nie krępuj się pokazać nam kciukiem w górę, że angażujesz się w treści naszych filmów. Manipulacja światłem. To, co zaproponował holenderski fizyk Christian Huygens w XVII wieku, zostało teraz wprowadzone do życia naukowego. Ten erudyta marzył kiedyś o aktywnym manipulowaniu promieniami świetlnymi za pomocą cienkiej powierzchni elektrycznej. I rzeczywiście, niektórzy naukowcy z brytyjskiego Lancaster University zdali sobie niedawno sprawę, że specjalne pierwiastki, takie jak stront i iterb, mogą faktycznie zostać użyte w tym zapierającym dech w piersiach przedsięwzięciu. Naukowcy zaczęli od schłodzenia atomów do temperatur bliskich zera absolutnego. Następnie wykorzystali lasery do manipulowania tzw. ultrazimnymi atomami i wpływania na ich interakcje ze światłem. Ostatecznie eksperci byli w stanie przekierować promienie świetlne wzdłuż swoich ścieżek. Nowa siła galaktyczna. Jeśli podąża się za wyjaśnieniami ekspertów, to istnieją cztery fundamentalne siły, które leżą u podstaw wszystkich spektakli we wszechświecie. To grawitacja, siła elektromagnetyczna i oddziaływania silne i słabe. Nowa świadomość osiągnięta przez współpracowników w zakrojonym na szeroką skalę ośrodku badawczym CERN może oznaczać, że ta grupa galaktycznych sił podstawowych zostanie powiększona o jeszcze jedną. W minionych latach naukowcy wykorzystywali wielki zderzacz hadronów do produkcji tzw. cząstek bimezonów. Te niestabilne cząstki subatomowe mają właściwość niezwykle szybkiego rozpadu i tworzenia mionów i elektronów. Według przewidywań ekspertów, mezony B miały rozpaść się w równych proporcjach na elektrony i miony. W rzeczywistości jednak szybko stało się jasne, że cząstki subatomowe były znacznie bardziej podatne na rozpad na elektrony. Ten nieoczekiwany fakt wskazuje na nieznany wcześniej rodzaj siły kwantowej. Nieznana cząstka. Mówiąc o CERN, wspomniany Wielki Zderzacz Hadronów jest niewątpliwie jednym z najwybitniejszych instrumentów naukowych naszych czasów. Mówiąc dokładniej, akcelerator cząstek, który zaczął działać w 2008 roku, tworzy rzadkie cząstki, przyspieszając subatomowe protony do prędkości bliskiej prędkości światła, a następnie zderzając je. Kilka lat temu, kiedy naukowcy przyjrzeli się danym uzyskanym w procesie, natknęli się na niezwykły szczegół. Dowód na istnienie nieznanej cząstki, która ma masę około 2 razy większą od atomu węgla. Zaskakujący nadmiar mionów podobno również powoduje dezorientację naukowców. Ogromna grawitacja. Kiedy w latach 90. naukowcy zdali sobie sprawę, że ekspansja wszechświata zachodzi nieoczekiwanie szybko, postulowali nową formę energii, która mogłaby wyjaśnić zaskakująco wysokie tempo ekspansji kosmosu. Ciemną energię.
problem. Na dzień dzisiejszy żaden ekspert nie potrafi powiedzieć, czym jest ta złowieszcza siła i jak działa. Nowa teza fizyk Claudie de Ram może teraz pomóc nam zbliżyć się o krok do odpowiedzi na to galaktyczne pytanie. Hipoteza opiera się na teorii masywnej grawitacji. Teoria ta mówi, że grawitacja jest kontrolowana przez pewne cząstki, grawitony. W czasie, gdy większość fizyków jest zdania, że te grawitony nie posiadają masy własnej, de Ram jest przekonana, że tak jest. Jeśli ta teoria masywnej grawitacji jest poprawna, prawdopodobnie mogłaby również wyjaśnić procesy szybkiego rozszerzania się wszechświata. Sygnały z pradawnych czasów. Jest rok 2018, kiedy astronomowie ogłaszają niezwykłe odkrycie. Naukowcy ogłosili, że zarejestrowali sygnały pochodzące od jednych z najwcześniejszych gwiazd we wszechświecie. Zgodnie z odkryciami, źródłem tego słabego sygnału radiowego mogły być rażąco jasne ciała niebieskie, które powstały zaledwie 180 milionów lat po Wielkim Wybuchu. Chociaż okres 180 milionów lat wydaje się na pierwszy rzut oka niezwykle długim okresem, w kontekście całości galaktycznej to tylko mgnienie oka. Naukowcy zakładają, że gwiazdy powstały w tym pierwotnym okresie, kiedy wszechświat po raz pierwszy wyszedł z całkowitej ciemności. Innymi słowy, odbierane sygnały otwierają zapierające dech w piersiach okno w przeszłość naszego galaktycznego domu. Obraz czarnej dziury. Wiemy o istnieniu czarnych dziur od wielu dziesięcioleci. Jednak dopiero w 2019 roku po raz pierwszy udało nam się uchwycić obraz krawędzi czarnej dziury. Ten kamień milowy osiągnięto dzięki pomocy teleskopu Event Horizon, globalnej sieci bardzo złożonych teleskopów. Omawiana czarna dziura, która znalazłaby się w podręcznikach historii Ziemi, znajduje się około 55 milionów lat świetlnych od Ziemi, gdzie zdobi centrum pobliskiej galaktyki. Mierząc spolaryzowane światło emitowane przez elektrony krążące wokół potwora grawitacyjnego, naukowcom udało się również zebrać ważne informacje o uporządkowanym polu magnetycznym czarnej dziury. Wejście w czwarty wymiar. Aby zajrzeć za fasadę wszechświata, niektórzy badacze zaczęli modelować syntetyczne światy w specjalnych laboratoriach kwantowych, które otwierają przed nimi zupełnie nowe rozumienie rzeczywistości. W tym procesie eksperci napotkali już zapierające dech w piersiach efekty w swoich postulowanych czterowymiarowych przestrzeniach, które według nich są niezwykle trudne do zrozumienia. Istnieją już plany rozszerzenia badań o piąty, a nawet szósty wymiar. Naukowcy mają nadzieję, że w trakcie swoich badań natrafią na nowe, egzotyczne cząstki. Kosmiczny kanibalizm. W przeszłości naukowcy nadal wierzyli, że galaktyka karłowata Tucana 2 była stosunkowo niewielkim kompleksem ciał niebieskich. Bliższe zbadanie gromady gwiazd znajdującej się na skraju tej starożytnej galaktyki pozwoliło jednak naukowcom uzyskać szczegółowy wgląd w okres formowania się Tucana 2. Około 3,5 tysiąca lat świetlnych od jądra galaktyki astronomowie odkryli 9 nowych gwiazd. To odkrycie pokazuje, że Tucana 2 jest w rzeczywistości znacznie większa niż wcześniej myśleli eksperci. Sugeruje to też, że nowo odkryte ciała niebieskie są znacznie starsze niż inne gwiazdy w galaktyce. Aby wyjaśnić tę okoliczność, naukowcy zastosowali dwa podejścia. Możliwe, że odpowiednie gwiazdy były utrzymywane na miejscu przez miliony lat dzięki przyciąganiu galaktyki. W takim przypadku w Tucanie 2 powinno być 4 razy więcej ciemnej materii niż przewidywali eksperci. Drugie wyjaśnienie opiera się jednak na procesie znanym jako galaktyczny kanibalizm. Odnosi się to do połączenia dwóch wcześniej niezależnych galaktyk. Czy czas się cofa? Co na pierwszy rzut oka brzmi jak twórcza koncepcja fantazyjnego autora science fiction, może mieć ziarno prawdy. Co jeśli czas nie tylko posuwa się do przodu, ale także do tyłu? Niektórzy eksperci uważają, że podstawową strukturę naszego galaktycznego domu można wyjaśnić tą okolicznością. Brytyjski fizyk Julian Barbour trafił na pierwsze strony gazet, kiedy opracował model wszechświata, w którym czas porusza się w dwóch kierunkach. Jeśli naukowiec nie myli się w swojej kontrowersyjnej teorii, możemy pewnego dnia napotkać osobny strumień czasu, w którym czas praktycznie cofa się i żyjące istoty starzeją się od starości do młodości. Hiperchaos kwantowy. Fizyka kwantowa zawsze miała reputację bardzo złożonej, chaotycznej i mylącej.
Ostatnio jednak niektórzy naukowcy odnotowali niezwykłe odkrycie dotyczące chaotycznej natury systemów kwantowych, które pewnego dnia może całkowicie zrewolucjonizować całą dziedzinę technologii kwantowej. Ale o co chodzi w tak zwanym hiperchaosie kwantowym? Naukowcy odkryli, że systemy przechowywania danych kwantowych stają się coraz bardziej chaotyczne pod wpływem światła laserowego. W związku z tym energia lasera powoduje, że odpowiedni system zachowuje się praktycznie losowo. Wydaje się jednak, że w tym chaosie tkwi centralna stała. Bez względu na wielkość systemu, ilość chaosu pozostaje taka sama. W przyszłości te spostrzeżenia można wykorzystać do podniesienia wydajności komputerów kwantowych na nowy poziom. Co myślisz o dzisiejszym filmie? Podziel się z nami swoimi przemyśleniami, sugestiami i opiniami w komentarzach. Na koniec możesz rzucić okiem na inne ekscytujące filmy na naszym kanale, które umieściliśmy dla Ciebie w napisach końcowych. Uważaj na siebie i do zobaczenia następnym razem.